W 2015 roku udział kosztów pracy wynosił 59,58%, w 2018 roku to już jest 68% w kosztach operacyjnych i 67% w kosztach ogółem. Po zestawieniu przychodów i kosztów otrzymujemy wynik finansowy, który w latach 2015-2018 to był ujemny wynik finansowy, 2015 rok 190 tysięcy, 2018 rok 752 tysiące. Jakie jest zadłużenie na dzień dzisiejszy szpitala powiatowego, jak również ile łóżek zostanie zlikwidowanych na skutek działania tego typu, że ileś tam procent pielęgniarki przypadają na jedno łóżko? Warunki pielęgniarki na jedno łóżko są inne niż w roku ubiegłym i ze spraw bieżących szpitala te łóżka będą zredukowane w każdym z oddziałów. Nie wpłynie to w najmniejszym stopniu na ilość przyjęć do szpitala, ani nie wpłynie to w żadnym stopniu na jakość pracy personelu pielęgniarskiego i personelu lekarskiego. Jeśli w niektórych oddziałach odsetek procent wykorzystania łóżek jest rzędu 30%, to w tej sytuacji nie można zaledować tylko generuje kosztów dla danego oddziału za szpitala. Prosiłbym pana dyrektora o komentarz i połączenie dwóch faktów. Mianowicie wyniku finansowego 2018 roku i stanu zatrudnienia stałej kadry lekarskiej w szpitalu. Rok 2018 wiązał się w pewnym okresie tego roku z rezygnacją z pracy lekarzy. Było to 5-6 lekarzy, plus jeden lekarz był na zwolnieniu lekarskim, plus drugim. Spowodowało to do czasu, kiedy zatrudniono nową kadrę, zmniejszenie wydatków szpitala, jeśli chodzi o płacy, które pieniądze rzędu około 400 tysięcy złotych. Ile pracuje lekarze ogółem i ile, i w tym ile na umowę o pracę? Ile pracuje personelu pielęgniarskiego? Ile pracuje pracowników obsługi? Nie wiem, czy dobrze mówię, ale chodzi o taki personel podstawowy w szpitalu. I czwarte pytanie. Ile wykonano procedur medycznych w wymienionym okresie? Na każdym okresie rocznym, czyli tam pan podniósł 5 lat, więc w ciągu 5 lat. Pytanie pana radnego Kaczyńskiego bardzo istotne, ma jedną pewną metodologiczną trudność. Mianowicie taką, że od połowy roku 2017 zmienił się system rozliczeń, a od pierwszego wszedł tak zwany ryczałt. Czyli wszystko, co robiły trzy oddziały i trzy poradnie, było z góry opłacone konkretną sumą. I cokolwiek było zrobione w ramach tej sumy, to było opłacone ryczałtowo. Do tego czasu, tak jak pan radny chciałby wiedzieć ilość i jakość wykonanych procedur, ma sens o tyle, że każda procedura jest odpowiednio wyceniona przez Fundusz Zdrowia. I tak, i to wszystko jest w statystykach szpitala, tylko do połowy 2017 roku, bo potem system rozliczania się całkowicie zmienił. I tak już nie da się, da się powiedzieć, co zostało zrobione, jaki rodzaj zabiegów, jacy pacjenci z jakimi chorobami byli leczeni, natomiast nie da się powiedzieć, ile poszczególna procedura kosztowała, ponieważ było to opłacane ryczałtem. Jakie są niezbędne potrzeby na ten rok, jeżeli chodzi o sprzęt lub nowe inwestycje w szpitalu. Dziękuję bardzo. Remont izby przyjęć jest bardzo dobre miejsce, tak to mogę określić. Roboty tak zwane w cudzysłowie grube zostały zakończone. Teraz trwają prace, początki prac wykończeniowych. Koniec marca bieżącego roku jest jak najbardziej aktualny i realny. Mi chodzi o to, żeby swoich wyborców informować o tym, o potrzebie funkcjonowania tego szpitala. Więc chciałbym, żebym ja się dowiedział, ilu osobom udzielono pomocy i jaki był czas pobytu tych ludzi w szpitalu. Leczy około stacjonarnie około 6 tysięcy pacjentów i średni czas pobytu w poszczególnych oddziałach niewiele się różni, ale jest 4,7 dnia średni czas pobytu. Chciałbym, jeżeli mogę, pozwolić sobie na pewien komentarz do przedstawionych danych i pytań, które tutaj padają. W mojej ocenie przed obecną dyrekcją, przyszłą dyrekcją
stoi kilka zasadniczych problemów oprócz finansowego. Najważniejszy w moim pojęciu jest odtworzenie kadry po pewnym pomknięciu w 2018 roku i to pociągnie za sobą duże wydatki finansowe i będziemy obserwowali znacznie wyższe minusy, które są w tej chwili przedstawione. Te koszty szpitala, które szpital generuje, to nie tylko dotyczą płac, czasami te koszty dotyczą niepracobliwości w zarządzaniu i takie miejsce miało ostatnimi czasy. Jeżeli ktoś będzie chciał zapytać o szczegóły, to ja chętnie o tych szczegółach opowiem. Natomiast proszę mi, panie dyrektorze, odpowiedzieć już tak może mniejszego kalibru. Ile umów, czy jakich umów? Nie chodzi o szczegóły. Nie chcę, żeby pan mówił o szczegółach, o kwotach, ale jakiej kategorii umów, z jakich kategorii pan zrezygnował już od tak naprawdę kilku tygodniach swojego zarządzania szpitalem i czego one dotyczyły. Bo to też pokaże radnym kuriozum sytuacji, jaka miała miejsce przez ostatnie miesiące w szpitalu. Mówię o umowie na ogłoszenia prasowe. Była taka umowa, która została, która nie funkcjonuje już od początku tego miesiąca. Chciałbym się dowiedzieć, jako osoba zarządzająca, gdzie widzi pan dziedzinę szpitala, w której ta jednostka funkcjonuje źle, a w której funkcjonuje dobrze? I drugie moje pytanie, jako dyrektor pełniący funkcję do wyłonienia w konkursie kolejnego dyrektora, jaką ma pan wizję na ten szpital? Szpital funkcjonuje w takich realiach, w jakich jest. Te niedociągnięcia, które są na wszędzie są, powoli staramy się eliminować. Natomiast powiem tak, jeśli ktoś się zgadza, żeby być dyrektorem szpitala, czy na krótki okres, czy na dłuższy, musi mieć wizję. Jeśli jest wizja, to znajdzie się droga. Jeśli jest droga, to trzeba wybrać pierwszy krok. Samemu się tego nie zrobi. Musi być pomoc i społeczeństwa, i pomoc polityczna. Pamiętajcie państwo jedno. Ile ten szpital ma lat? Wszyscy państwo wiecie, w którym roku powstał? W 1905 roku. To jest 114 lat, tak? Może być tak, że za 5 lat czy ministerstwo, czy fundusz zdrowia powie, proszę państwa, to nie może funkcjonować. Nie ma opcji, róbcie co chcecie. Dlatego na taką ewentualność przede wszystkim powinniśmy być nieprzygotowani. Ale to jest dyskusja i z radą na pewno, z miastem, ze społeczeństwem. Zupełnie rozdzielną sesję w atmosferze naprawdę uchylenia się na tym problemem i szukania rozwiązań.